Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji zorganizowanej przez Powiat Wadowski. Chcemy dzisiaj Państwu przedstawić wizualizację nowej siedziby starostwa. Będzie to kompletnie nowy budynek, który mamy zamiar wybudować w niedalekiej przyszłości, już w tym roku. Zaledwie 50 metrów od tego miejsca, gdzie się znajdujemy obecnie. Przedstawimy Państwu dzisiaj wizualizację tego budynku i dalsze informacje na temat jego parametrów technicznych. Budynek będzie posadowiony dokładnie w tym miejscu, gdzie obecnie znajdują się garaże starostwa. Starsze wadowiczanie pamiętają ten budynek jeszcze jak należał do, był elementem koszarów. Ja osobiście pamiętam czas, jak była tam baza Ponaru Wadowice, stamtąd wyjeżdżała kolumna transportowa. Pamiętam również, że tam w swoim czasie była taka znana hurtownia spożywcza, później były zakłady produkcyjne, teraz są garaże, a zamiast tego ten odrapany budynek, wtedy straszny, w centrum miasta, będzie wyburzony i powstanie w tym miejscu nowy, bardzo okazały budynek, który będzie, myślę, taką klubą tego miasta. Co nam powstanie w tym miejscu? Powstanie budynek składający się z trzech kondygnacji, partera, piętra i użytkowego poddasza. Łączna powierzchnia to jest 1500 m2. Będzie to potężny obiekt. Głównym powodem, dla którego zdecydowaliśmy się na tą inwestycje jest fakt, że już od ponad 10 lat przy wszystkich kontrolach dochodzi nam uchybienie ze strony archiwum państwowego, które notorycznie wskazuje nam, że nasze dokumenty, mamy zbyt małą powierzchnię na nasze dokumenty. Ponieważ to archiwum jest kilkukrotnie za małe, nie wystarczy dostawić kilka szaf, znaleźć jedno pomieszczenie, trzeba po prostu kilkakrotnie więcej powierzchni. Zdecydowaliśmy się na budowę tego budynku. 1/3 tego obiektu to będzie archiwum. 500 m2, do tego będzie jeszcze pomieszczenie archiwisty zakładowego, czytelnia akt. Będą te akta przechowywane w bardzo dobrych warunkach, w wysokim standardzie i będziemy spełniali wszystkie normy. Oprócz tego na parterze tego budynku znajdą się garaże dla 4 samochodów starostwa. Na piętrze będą budynki, pokoje urzędników oraz przede wszystkim najważniejszy element tego budynku, czyli nowa sala sesyjna. Będzie to aula, która będzie wyposażona na stałe w 60 miejsc z możliwością dołożenia kolejnych 40, czyli mamy 100-miejscową aulę. Chcemy, żeby ten obiekt żył. Nie będziemy jej wykorzystywać tylko do raz w miesiącu na sesję i kilka razy w miesiącu na komisję rady, ale będziemy się starali, żeby ten obiekt był wykorzystywany przez organizację z Wadowic. Będziemy tam organizować konferencje, spotkania z dziećmi. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe miejsce Wadowica, które ożywi to miasto. Aula będzie bardzo nowoczesna, nie będzie pozioma, nie będzie płaska tak jak obecna, tylko będzie stopniowo wznosiła się, poczynając od miejsca, w którym będzie zasiadała prezydium rady. Będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny, bardzo nowoczesne nagłośnienie. Myślę, że ten obiekt to będzie taka duma powiatu. Sam fakt, że ta aula będzie stuosobowa, sprawia, że to będzie jeden z takich większych obiektów w Wadowicach, licząc budynków kinowych w WCK Wadowickim i w Andrychowie przy kinie parafialnym, no to będzie prawdopodobnie trzecia największa tego typu aula w powiecie wadowickim. Ten budynek ma też służyć dla urzędników. Chcemy tam przenieść Wydział Ochrony Środowiska, biuro powiatu i cały zespół zarządzania kryzysowego. Będzie on wyposażony, ten budynek, w odpowiedni sprzęt do komunikacji z policją, strażą, z łącze, za pomocą którego Wydział Kryzysów będzie przekazywał do Sztabu Wojewódzkiego meldunki. Znajdzie się w tym budynku ponad 20 pomieszczeń biurowych dla tych trzech wydziałów, o których wspomniałem. Chcemy w tym roku ten budynek wykonać w stanie surowym zamkniętym. Wiem, że to może trudno uwierzyć, bo jeszcze ten stary obiekt stoi, jeszcze nie jest wybudowany, już mamy luty, ale jesteśmy naprawdę dobrej myśli. Wszystkie nasze zamierzenia w ostatnich 3 latach, które mieliśmy, a były to bardzo ambitne cele, powiodły się i myślę, że damy radę. Nie będzie to malowana kolejna wadowica, malowana inwestycja, tylko realna jak budynek, który w tym roku stanie. Chociaż jeszcze nie mamy wybranego wykonawcy, ogłosiliśmy przetarg,
do 23 można składać oferty. Liczymy też, że za Państwa, dzięki Państwa relacji też liczba tych firm, które zapraszamy serdecznie do przetargu, wzrośnie. Chcemy, żeby to wykonała firma najlepiej lokalna, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie lokalne firmy. Budynek jest bardzo, bardzo fajny, można powiedzieć, plan budowy. Nie jest to budynek, który żyje. Będzie to wyodrębniony, zamknięty plac budowy, więc będzie to bardzo taka komfortowa dla wykonawcy budowa. Jest to budynek nowy, nie jest to remont, więc naprawdę nawet średniej wielkości firmy połączone jakieś konsorcja z powiatu wadowskiego mogą w tym brać udział, dlatego zapraszamy przede wszystkim ten lokalny biznes na środowisku. Liczymy na to, że firma będzie stąd, niekoniecznie z Republiki Czeskiej. Myślę, że więcej informacji przekaże pani kierownik Agnieszka Jambus. Na bazie właśnie tej wizualizacji dowiemy się, co dokładnie tam będzie, jakieś ciekawostki na temat parametrów technicznych tego budynku. Dzień dobry Państwu. W tym wypadku dostaliśmy już pozwolenie na budowę, odgłosiliśmy przetarg. Budynek, jak widać, jest okazały i myślę, że dosyć mocno podkreśla nowoczesny styl, pomimo że to jest budynek administracyjny, który musi spełniać pewne wymogi techniczne, a przede wszystkim wymogi zakładowego archiwum. Budynek, jak Pan Starosta wspomniał, powierzchnia zabudowy 627 m2, powierzchnia użytkowa 1500. Natomiast konstrukcja obiektu jest w tradycyjnej technologii. W związku z powyższym nie ma tutaj nowości, które by przeciwwskazały, jeżeli chodzi o firmy budowlane. Cały obiekt jest dostosowany do osób niepełnosprawnych, pochylnie, windy, toalety, więc też nawet w przyszłości będziemy możliwość mieć rozwoju tego budynku, gdyż poddasze będzie użytkowe, będzie można lokalizować różne imprezy, czy też dzieci, czy osoby z niepełnosprawnościami. Na parterze zlokalizowano 4 garaże, pomieszczenia archiwum, całe zaplecze do archiwum. Natomiast na piętrze, tak jak Pan Starosta wspomniał, sala obrad, 10 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 173 m2, z również zapleczem socjalnym i magazynkami, które będą niezbędne do pracy biura i archiwum. Na poddaszu będą się znajdować biura i tutaj mamy zaplanowane od 10 do 12 biur w zależności od potrzeb. Natomiast cała inwestycja szacowana jest na 6 500 000 i to jest koszt całkowity. Zobaczymy też, jak nam wyjdą tutaj przetargi, bo ten pierwszy etap, no to wiadomo, jest tam surowy zamknięty, a potem wykończeniówka, więc tutaj będziemy czekać na rozwój firm i ofert, które będą spływały. Ja tyle, jeżeli chodzi, bo tutaj Pan Starosta bardzo dużo powiedział i wyczerpał temat, więc jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Bardzo prosimy. Oczywiście chcemy Państwa też Państwu pokazać ten plac budowy. Wszyscy go doskonale znamy. Wadowiczanie kojarzą dobrze ten budynek. Kiedyś był też miał charakter usługowy, jak wspomniałem, tam była zlokalizowana hurtownia, a teraz będzie można powiedzieć, nowe centrum administracyjne Wadowic, bo to jest budynek, który dokładnie jest pośrodku pomiędzy główną siedzibą starostwa, która nadal po prostu zostaje główną siedzibą starostwa, miejscem urzędowania starosty, czyli budynkiem Nowatorego, a Wydziałem Geodezji i Gimnazjami, które doskonale Państwo znacie. Niedaleko w pobliżu mamy też powiatowy grunt pracy, mamy targetowe centrum pomocy rodzinie, więc myślę, że to będzie takie centrum administracyjne Wadowic z nowoczesnym budynkiem w samym centrum Jałowym, która będzie służyła mieszkańcom. Bardzo prosimy, jeśli są jakieś pytania, to zapraszam. To ze środków starostwa będą te pieniądze, czy pozyskane? Tak. To są środki zarezerwowane w tegorocznym budżecie. W tym roku chcemy wykonać ten budynek w stanie surowo zamkniętym, czyli sam bryła budynku z dachem, z oknami, drzwiami zewnętrznymi, z przyłączami wszystkimi. Budynek, jak wspomnieliśmy, ma bardzo tradycyjną konstrukcję. Jeśli chodzi o konstrukcję, myślę, że tam nie ma żadnych jakichś udziwnień, dlatego jest osiągalny jak najbardziej dla konsorcjów składających się na jak najbardziej nawet średniej wielkości firm lokalnych. Myślę, że takich firm, które wezmą udział w tym przetargu, będzie bardzo dużo. To jest
bardzo, bardzo przyjemna budowa. Jak widziałem, to jest bardzo ważne dla wykonawców. Plac budowy będzie zamknięty, nie będzie tam dostępu przez osoby postronne, więc to też jest bardzo duże ułatwienie. Wiem, że wykonawcy zwracają dużą uwagę i liczę na to, żeby wygrać od nas Ładowic. Jakieś parkingi Państwo tam przewidzieli? Oczywiście cały ten orbotoraż, który jest dookoła budynku, będzie mamy zamiar też wykonać, ale to nie będzie jakby przedmiotem prac pierwszego etapu. Pierwszy etap to jest budynek. Ma powstać budynek. I on powstanie jeszcze w tym roku. Choć tak wspomnieliśmy, jeszcze stare garaże w tym miejscu sobie ciągle są. Ale uwierzcie nam Państwo, damy radę. To nie jest papierowa inwestycja. Może dodam tylko, że parkingi nie będą uszkodzone podczas budowy, ponieważ wydzielone prace będzie tylko w części, a mamy przygotowany tak zakres prac, który będzie kończył pierwszy etap na wszystkich przyłączach i przywróceniu stanu pierwotnego. Więc po kolejne etapy nie będą już kolidować utrudnień pracy geodezji. A rozpoczęcie prac kiedy? Tak, czyli ten proces przetargowy, kiedy się zakończy? Przetarg już jest ogłoszony, można go na BIP-ie Powiatu Mazowieckiego zobaczyć. Dokumenty są dla wykonawców dostępne. Można się zgłosić z pytaniami do Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych Pani Kierownik Agnieszki Jarus. Zapraszamy do miejskich wykonawców. 23 jest termin składania ofert. Tego samego dnia mamy zamiar te oferty otworzyć. Zamknąć do tygodnia proces wyłaniania tego wykonawcy i od tego momentu można ruszać. Czyli już w marcu ta praca budowy będzie otwarta, już w marcu może spokojnie firma, która wygra ten przetarg, zacząć budowę. No zaczyna od rozbiórki. A jak zamierzycie wykorzystać pomieszczenia, które zostaną po przeprowadzce? W tym budynku. A w tym budynku, tak. No, faktycznie słuszne pytanie. Panie dyrektorze, zamierzamy przenieść Wydział Ochrony Środowiska, który znajduje się na ostatnim piętrze, cały Wydział Ochrony Środowiska. Zamierzamy przenieść cały Wydział Kryzysu, który jest tutaj na parterze, Biuro Rady, Biuro Rzecznika Konsumentów i faktycznie to sprawi, że dość spora powierzchnia tutaj pozostanie wolna w starostwie. Mam w tym samym czasie równolegle wraz z przystąpieniem do drugiego etapu prac, czyli wykończenia tego budynku, oddania do użytku, myślimy, że nastąpi w roku przyszłym, chcemy w tym samym czasie dokonać remontu, wykonać prace projektowe i po przeniesieniu wydziałów do nowego budynku chcemy rozpocząć tutaj remont w powiatowym w Wadowicach. Plan jest taki, żeby ten budynek przybrał taki kształt nowoczesny, tak jak jest w innych powiatach, czyli na parterze chcemy, żeby wszyscy patenci byli przyjmowani, żeby tutaj znajdowały się był wspólny front office, plus biura informacji, zwłaszcza tych najczęściej odwiedzanych wydziałów, tam gdzie najwięcej petentów się znajduje, żeby oni mieli komfortowy dostęp do urzędników, nie musieli szukać pomieszczeń po budynku, żeby wszystko było na parterze, zwłaszcza najbardziej oblegane typu wydział komunikacji, paszporty, budownictwo, punkt informacyjny budownictwa, chcę, żeby też tam była możliwość, też kolejka była zorganizowana tak jak w nowoczesnych urzędach, chociażby na Poczcie Wadowickiej. Myślę, że to też całkowicie przemodeluje, unowocześni i usprawni funkcjonowanie budynku na Batorego, urzędu na Batorego. Jeszcze wcześniej już wyjaśniliśmy, przez 10 lat we wszystkich kontrolach Archiwum Państwowego wskazywany był zarzut tego, że mamy niewłaściwie przechowywane dokumenty. W zasadzie większość tych dokumentów przechowywanych jest tutaj, w budynku starostwa, w pokojach urzędników, wzdłuż ścian, popychanych gdzieś w szafach. To jest jak najbardziej niekorzystne, przede wszystkim dla urzędników, bo to jest niekorzystne dla zdrowia. Istniała potrzeba zorganizowania archiwum centralnego, żeby nie tylko wystarczało na dzień dzisiejszy, tak? Czyli mamy w tej chwili trzykrotnie zbyt mało archiwum, ale żeby też to była inwestycja, która zaspokoi nasze potrzeby na kolejne lata. Szacujemy po rozmowach z naszym archiwistą zakładowym, że to archiwum 500-metrowe wystarczy na najbliższe 40-50 lat na potrzeby powiatu. Dodatkowo odciąży ten budynek, ponieważ ten budynek jest dociążony i przy windach, jak Państwo możecie zauważyć, są szafy pełne akt i w każdym biurze są pełne szafy dokumentów i nie tylko, bo niestety nie mamy tego, gdzie przechowywać. One się już nie mieszczą. Natomiast oczywiście reżim, to są często kategorie A, B, B10, nie możemy ich brakować, nie możemy tych akt się pozbyć.
I stąd taka decyzja o tej inwestycji. Ja myślę, że to będzie zdecydowanie najbardziej najnowocześniejszy budynek archiwalny w powiecie wodomickim. Może tu dodam, że budowanie tylko i wyłącznie archiwum jest nieekonomiczne, więc lepiej dołożyć kondygnację i wykorzystać jeszcze dodatkowo nam biura i tak jak tutaj wykorzystaliśmy na biuro i salę sesji. A w pierwszym etapie chcemy, czyli w przyszłym roku, już chcemy ożywić ten budynek na pierwszych kondygnacjach, czyli będziemy mieli nową salę sesyjną, obradnik będą w nowej sali sesyjnej obradowali, będzie wybudowanych w pierwszych 12 budynków, 12 pomieszczeń biurowych, archiwum i garażu. Natomiast na przyszłość zostawiamy poddasze użytkowe, gdzie będzie można lokalizować kolejnych 9 pomieszczeń. Tutaj będzie można albo przenieść te pomieszczenia z sieci innowatorego, lub rozpocząć współpracę z innym urzędem. To jest jak gdyby kwestia otwarta, co będzie się znajdowało na poddaszu. Ale już w przyszłym roku będzie nowa sala sesyjna działała i archiwum. Czyli przy okazji chcecie pokazać gminie, jak się szybko projektuje, przeprowadza przetargi i buduje. No tak, to nie jest nie papierowa inwestycja, choć faktycznie mamy już luty, a ten stary budynek jeszcze stoi, czyli można powiedzieć, że jesteśmy do tyłu, bo nie tylko zaczynamy na ścieknisku na gołej ziemi, ale wręcz musimy część czasu poświęcić na wyburzenie tego budynku, ale damy radę. Ten budynek powstanie w tym roku. Pokażemy, że damy radę. Że jesteśmy w stanie zrealizować bardzo duże inwestycje, bo całość pracy, jak pani kierownik wspomniała, to jest 6 milionów złotych. Pokażemy, że jesteśmy w stanie takie inwestycje zrealizować. Mimo, że jeszcze nie mamy wykonawcy wyłonionego, jesteśmy przyjaznym partnerem dla biznesu. To nie jest tak, że wykonawcy nas omijają, boją się startować w naszych przetargach albo startują firmy ITS, z Republiki Czeskiej. Ja myślę, że tutaj wiele lokalnych firm wystartuje. Nie wiem, kto oczywiście kto wygra ten przetarg, ale jesteśmy przekonani, że ta inwestycja w tym roku powstanie. Można coś powiedzieć o Aulii dla Rady Miejskiej. Czy to jest konstrukcja auli, czy to jest sala konferencyjna? To jest aula, wspomnieliśmy wcześniej. Macie ją gdzieś na wizualizacji? Nie mamy na wizualizacji, mamy ją na przekrojach poprzecznych tego budynku. Jest to aula, która wznosi się stopniowo, a mamy tylko rzut z góry. Jest to aula, prawym górnym rogu? Tak. Jest to aula, która znosi się stopniowo schodkami, tak jak aula, tak jak sala w Urzędzie Marszałkowskim, sala sesyjna Sejmiku Województwa Małopolskiego, na której znajduje się, możemy tutaj Państwu przedstawić dokumenty projektowe, na której widać to właśnie. Ona będzie się składała z 5 segmentów, wznoszących się stopniowo do góry, na których będzie zlokalizowany na stałe 60 miejsc siedzących z możliwością dołożenia kolejnych 40, więc będzie to aula stumiejscowa. Jedna z większych w powiecie wodomickim, wyposażona sprzęt na stałe, wyposażona na nowoczesny sprzęt audiowizualny i nagłaśniający. Więc będzie można tam organizować dla młodzieży prezentacje filmów, będzie można tam organizować różne wydarzenia kulturalne. Ta sala, mam taki zamiar, żeby ta sala żyła. Żeby nie było tam przeprowadzane tylko sesje i komisje, ale również żeby była wykorzystywana przez organizacje pozarządowe z terenu powiatu wodomickiego, przez dzieci z naszych szkół. Będzie to bardzo fajny obiekt. Myślę, że każdy wadowiczanin go zobaczy. I nie tylko wadowiczanin. Ja bym tu jeszcze dodała troszkę to, co Pan wspomniał. Rzeczywiście, udało się nam bardzo szybko wykonać projekt budowlany oraz wykonawczy i przeprowadzić przetarg. Myślę, że współpraca pomiędzy firmami a urzędem była na tyle dobra, że tutaj udało się nam naprawdę bardzo szybko przygotować dokumentację. Przetarg, który wygrał biuro projektowe, było z Krakowa, to jest WZ Projekt, pan Zdzisław Woźniak. I bardzo mu również dziękowaliśmy za to, ponieważ firm jest sporo na rynku i też biur projektowych, natomiast tutaj pan wykazał się dużym zaangażowaniem i przygotował nam projekt tak, jak chcieliśmy, z naszymi wskazówkami, z naszymi wytycznymi i podprojekt. Natomiast przygotowanie postępowania przetargowego, jeśli się ma dobrą dokumentację, to też nie jest
bardzo duży problem. No i mamy nadzieję, że wykonawca również będzie taki, który będzie szybciutko nam budował i będziemy się mogli w przyszłym roku pochwalić pięknym budynkiem.